musisz przejść tu. Za mocne światło pada. Nie, dalej nie idź. O, tak będzie światło. Widzicie? A ten pająk jest jadowity, czy nie? Nie. O, i patrzcie, widzicie, idzie do tej teraz tej. Tam idzie do tej, no, taka muszka jest. Patrzcie, jak się zbliża. Bo przez to, że jest światło, to latają muchy do tego i one wpadają w pajęczynę. Przykleja się, o, widzicie? Patrz, ale poleciał. A zobaczcie, jak on po tej pajęczyny, przecież to jest klejące. On czuje to na tych, pomagamy mu jeść, widzicie? To motyle klawek. No normalnie by musiał długo by musiał. Taka duża. Ale byku jest, co? A my mówimy o takich małych. O, trochę lżejsza. Bo już mam gorąco mi w rękach. Konkretnie. O, coś wleciało kolejne. Widzicie, on jest na środku, dlaczego? Ponieważ jak coś wpadnie, to drgnie. Możecie przetestować, patrzcie. Drżenie przechodzi. Zobaczcie. Idzie. O, coś się skulił teraz, nie wiem, chyba coś wyłapał. To nie te drganie. Nie te drganie. Coś nie tak. Coś nie te drganie. O, to była kolejna. To pojęczyna jest chyba mocna. No tak. Pojęczyna to jest taki materiał, że się bardzo mocno wydłuża. Wow, to aż do tego. Nie dotykaj. Dlaczego nie można dotykać? Bo zerwiesz. No po co mu niszczyć? Ale zobaczcie, jak ładnie to zrobił. On się naprawdę napracował. No. No już 30%. Tutaj ma jeszcze pajęczyny na dole. No, to jest tylko wielka. Moja laterka jest lepsza. Chwilę, to może coś jeszcze złapać. A teraz je sobie. O, tam jest drugi. Też. Tam jest jeszcze drugi. O, ale co Iwania, idzie do mnie. Ha, ha, ha. Ja sobie stąd idę. Ale jest prędki. Głodny. No. A co, przyszedł naprawić, czy co? Nie wiem, co zrobił, ale poszedł tak szybko, że ja wolałbym się z nim nie zmierzyć tutaj. Przynajmniej o tej porze. On troszeczkę lepiej widzi niż ja. A chodźmy za tamtego, zobaczymy. A to po ciemku to jest praktycznie niewidoczne. Co tam się dzieje? Co jest ten głuch? Nie, Nie,